Hej, witajcie drodzy widzowie, Arek 265, zapraszam was na Puchar Polski, Puchar Kraju w ramach Puchar Kraju, nowy turniej rozpoczynamy dzisiaj, od wtorku będzie co poniedziałek, że oprócz co poniedziałek i co wyjątkiem w lipcu teraz, co poniedziałek, bo w sierpniu nie zawsze będę nagrywał filmy, ale na pewno od tego poniedziałku, wtorku, piątek i środę będziemy słyszeć się chwilowo. A zresztą wam, co ja będę wam mówił, po prostu dzisiaj jest wtorek i skończyliśmy La Ligę wczoraj, turniej La Ligi i dlatego nie mam co nagrywać, więc nagrywam teraz, będę wam nagrywał po jednym meczu Pucharu Kraju. Pierwszą rundę oczywiście, czyli 1/8 zaczynam z Krakowią, więc Krakowia kontra Lech. Później zobaczymy, na kogo trafimy. Po prostu odmienimy rzeczywistość i dojdziemy Lechem Poznań aż do finału. Zaczynamy rundę pierwszą 1/8 z Krakowią. Składy zaraz poznacie. Trochę tam pozmieniałem z tego względu, że Van der Hart jest kontuzjowany. Rogne, nie wiem czy jest kontuzjowany, czy nie jest, ale Rogne wstawiłem. Szatkę Gumnego, Mleczko na bramce, Ramirez w pomocy, Puchacz, Gytker na szpicy, który niedługo też odejdzie z Lecha Poznań. Rogne, jak już wspomniałem, Kostewicz, Szatka obrona, Muchar, Tiba, pomocnicy dwóch i trzech pomocników jeszcze z przodu. Ramirez, Puchacz. Napastnikiem na szpicy jest Gytkier, który odchodzi też z Lecha Poznań, bo mu się kończy kontrakt. Ale jego następcą już słyszałem, że może być prawdopodobnie wam teraz nie pomylił nazwiska. Isak, tak, bo jemu się kończy też kontrakt, jego wygasa. No to Isak i dobra, zaczynam bez zbędnego przedłużenia. Mecz z Krakowią w ramach Pucharu Kraju. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i siedząco obok mnie Jacek Kaskowski. Przed nami mecz 1/8 finału Pucharu Polski i obie drużyny powalczą o awans. Krakowia zmierzy się z Lechem Poznań. Rozgrywki nabierają tempa, zostało tylko 16 drużyn, a za 90 minut jedna z tych dwóch, które zmierzą się właśnie w tym spotkaniu, pożegna się z marzeniami o triumfie. Druga zaś będzie świętować awans do ćwierćfinału. Jak wiemy, Krakowia się doszła do ustawienie zespołu Krakowa, ale zagrają systemem 4-5-1. Duży nacisk położony na niestety tutaj nie dojdą. Bo zmienimy rzeczywistość. Nie moja wina, że to FIFA inaczej ustala przebieg spotkań, bo Lecha Poznań. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Krakowia rozpoczyna spotkanie, na które wszyscy tutaj długo oczekiwali.
piłkę, przyjmują rywale. Aż ty. Dziadzie Karolec. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Ma sporo możliwości. Ten strzał może im dać prowadzenie. Znakomita reakcja. Świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Prawie, ale nie opanował się. Co za dziad kalwaryjski, jak on się mógł, że tak... Dobrze, teraz tu ustali piłkę rywalowi. To bardzo ładnie przeciął to podanie. Nie mogę, no coś, dobra, i teraz. Może teraz. No! Fuck! Muszę się... Nie, jak? Fuck. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Spalony oczywiście gnieździe, bo oczywiście musi być. Żebym podał do tamtego, to by nie było mowy o spalonym. Moglibyśmy wtedy pokusić się o strzał z pierwszej piłki, ale... I tak oto tracą piłkę. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra, to jakoś... Kurde, jak... Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Ależ to była sytuacja do zmiany wyniku. Niestety zmarnowany. W sytuacji sam na sam z bramkarzem trzeba umieć zachować zimną krew. Nie każdy potrafi. Czy będzie prowadzenie? Kurna! Trzeba to mądrze to. Do grania piłki z rzutu rożnego. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Nie. Przelobowania obrońców udana. Bardzo dobrze pomyślane. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Nie. Przemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana na bestę. Muszę się, wybaczcie, skupić. Dawaj. No, nie bawcie się piłką, bo do przodu się gra, a nie... Bawi piłeczką i kurna im... Źle przymierzył albo źle uderzył, posłał piłkę o wiele za wysoko.
świata piłki. No, może coś z tego będzie? Jest miejsce, żeby dośrodkować. Piłka poza linią końcową będzie wznowienie od bramki. Robert Gumny. No. Udany ślisk, ale będziemy mieli rzut z autu. Strata od razu po wrzucie z autu. Tracą piłkę po tym podaniu. Mam cię. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. And a foul! Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Zobaczymy, co teraz zrobi. Czy będzie prowadzenie? Jest! Rzeczywiście teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego piska. Nie wolno im spocząć na laurach. Spójrzmy na tego gola innego kąta. Ty, okienko. Samo okno, dobra. Przypomnę, że prowadzi poznański Lech. Teraz jeszcze utrzymać sobie to prowadzenie, podwyższając może wynikiem po drugim golom. Tak jakby drugim golem, przepraszam. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobrze, wygrał to starcie. Czyli nie będą. Nie znalazł tu podanie kolegi z drużyny. Także o. Wybaczcie, musiałem sobie odkałsnąć. I tak oto tracą piłkę. Jakie nie lubię, jak oni co się. Teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. Inteligentnie przechwycił piłkę. Trochę się zbliżył do pola karnego. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Wczoraj już film nagrałem, tylko nie wrzuciłem na Face'a, jest na YouTube już. Na kanale jest, tylko na Face'ie nie ma jeszcze. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Drybluje w stronę bramki. Ma możliwość dośrodkowania. Zobaczmy, co zrobi. To może być wyrównanie. Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Ładnie się przeda, co z tego wyniknie. No groźnie, pachnie bramką. Dobrze, że zachował bramkę, ale piłka wciąż na boisku. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Michał Helik. No, mogło być już po meczu. Na szczęście dla gospodarzy tym razem nie ma bramki. Kibice odetchnęli. Może wreszcie drużyna rzuci się od ramię straty. Świetny przegląd pola. Ma sporo możliwości. Ach, jak niedzielę brakowało! Dobra decyzja! Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Robert Gumny. Ach,
odzyskali piłkę. Po pierwszych 45 minut... Dobra, puchacz na razie jest zmęczony tylko tak mocno, więc puchacza zmienimy tylko. Dajmy Kamińskiego i dobra. Ramizera, w sumie Ramireza też, bo oni są tylko na głowie zmęczeni. Gytkę robimy jeszcze, a i Gytkę zmienimy i resztę zostawimy. Już robimy trzy zmiany. W zasadzie pomocnik, ale dobra. Fuck. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Świetnie zablokowana ta centra. Bóg wyrównać, ale zaprzepaścił szansę. Nie. Piłka trafia do przeciwników. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Teraz. Oho, ależ to bronił. Idealnie wyciął ten strzał. A nie było łatwo. Dobra interwencja. Dośrodkowanie z roku. Nie brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Jutro będzie ten sam turniej, więc rozgrywany, a w czwartek już Lech Poznań, ale ze względu ten
kariery menedżerskiej. No i kolejne jego dobre podanie. Z perspektywy kariery menedżerskiej Lecha Poznań. A w piątek nie wiem, czy będzie film. Zobaczymy, bo może będzie, jak nigdy nie pojadę, to będzie film, jak nie, ten. Jak wyjadę, to nie będzie filmu po prostu. Tak wam powiem, o tak. Na pewno jutro i pojutrze. Umówmy się tak, jak nigdy nie pojadę w piątek, bo też tak może być, to będzie film. Jak pojadę, nie będzie filmu, a dobra. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. No tak, sami Państwo widzieliście. Po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym. Dobre podanie minęło linię obrony. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Czas działa na naszą korzyść, więc i mamy wynik dobry. Gol. Może liczyć na wsparcie partnerów. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Kamil Juźwiak. Dobrze przejął to prostopadłe podanie, bo mogło być różnie. Kwadratowo i podłuży. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrat. Janusz Gol. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Spójrzmy na to podanie. Świetny odbiór. Kolejna strata. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Kolejna strata piłki. Ma sporo możliwości. Strzela! Czy będzie bramka kontaktowa? Ależ pechowe podanie i strata. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Będzie chyba podawał. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. I piłkę przejmują rywale. Ach, szkoda, strata. Zmiana w składzie Krakowi. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ciekawe, jak to rozwiąże. Teraz na pewno! Jest! Bramka! Już tylko jedno trafienie dzieli ich od wyrównania. Tylko albo aż, bo czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Może to być rywala! I zrobił to prawie rywala skutecznie, bezlitośnie, przepięknie! Siła tego Francuza, cudnie! Na pewno potrzebowali takiego pola skończący, zwiększają dystans i raczej nic im nie zagrozi. I łok.
samo okno, panie, tak, że to... Nieraz widzieliśmy kogoś za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy tym razem jest 3-1. Pimun. Janusz Golub. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz zrobi? Janusz Golub. Bramkarz broni jak na treningu. To musi być gol! A jakim cudem to obronił! Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Czekajcie, bo muszę się skupić. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż jest okazja. Wybronił ten strzał. Trzymał piłkę w rękach. Kwiatiew, Siplak. Co teraz myśli? To się odnowuje. Świetny przegląd pola. I teraz bardzo ważny przechwyt. To może być bramka kontaktowa. Skuteczna interwencja, ale grając... I to wszystko w tym meczu. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, łapkę w górę. Do usłyszenia. Cześć, Arek 265. Słyszymy się jutro. Też z Pucharze Polski. Słyszymy się w jutrzejszym meczu, już ćwierćfinał. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!